Cześć, zagramy sobie kolejną misję. Tym razem będziemy w oazie. Mamy takie wymagania, 5000 populacji, trochę sporo, ale na szczęście tylko jeden monument, mały obelisk. Będzie musiał zostać zbudowany. Co tutaj mamy na tej mapie? Pobrałem sobie fajnego moda, który pozwala nam oddalić na maksa tutaj naszą mapę, przez co możemy się przyjrzeć, co tutaj jest tak naprawdę. Troszeczkę się rozeznałem w tym, co możemy tutaj budować i tak dalej. Na pewno możemy wydobywać drewno, że tak się wyrażę, pod pieniążki. Możemy polować na strusie. Mamy dostępną gliniankę, jęczmień, także możemy się bardzo fajnie rozbudowywać tutaj, patrząc na populację, która jest wymagana w tej misji. Mamy jeszcze zboże do drugiego typu żywności, więc możemy tutaj zaszaleć na tej misji. Ja sobie tutaj coś zaplanuję, przynajmniej spróbuję coś pomyśleć. I jak zacznę się budować, to do was wrócę. No, coś takiego wymyśliłem. Tam, jak widzieliście przed chwilką, przemysł związany z drewnem. I przyspieszamy rozgrywkę. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie wydarzy, zanim ludzie przyjdą. Tutaj malutki przemysł, tak dalej. Spróbuję tym razem się nie zakopać w tym moich budowlach, żeby nie budować wszystkiego bardzo blisko. Tutaj jakieś pierwsze osiedla. Tutaj zbudujemy od razu przygotowanie pod pawilon. Tutaj powinien wystarczyć, choć jakoś źle zbudowałem dwie kratki. Tutaj powinien być pawilon, dobrze mówię? Tak, tu jesteśmy przyszykowani pod pawilon, ale na razie nam jest niepotrzebny. Chociaż możemy już, skoro domki potrzebują rozrywki, zbudujemy pawilon w tym miejscu. Brakuje pracowników. To nic. Budujemy dalej. Teraz szkoła żonglerki się przyda. Jedzenie już mamy zapchane. Farmy, myśliwi są bardzo efektywni, jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia. Małe to nasze miasteczko. Na pewno nam tu brakuje trochę pracowników. Może by jeszcze jeden bazar dostawił? Co? Gdzieś tu? Tak. Jeden jeszcze bazar dostawimy i mamy fajne miejsce tu jeszcze na dentystę upchać. Cyk. Okej, fajnie. Nil nie wyleje, to dla nas nie jest problemem, na szczęście. W tej misji nie mamy wylewu Nilu. Jak tu wygląda nasze drewno? Czy ktoś tutaj kupuje coś? Ty czemu nie kupiłeś? Kupiłeś, dobra. Czyli już jakiś przypływ kasy mamy. Możemy otworzyć kolejny szlak handlowy do On. Oni też kupują drewno. Całkiem drogi ten szlak, ale o nic, to nam nie przeszkadza. Poprawimy sobie wygląd okolicy plazą w tym miejscu. Brakuje... Aha, jest bezrobocie. No tak, by się spodziewał. Możemy postawić pałac, tylko gdzie? Musi być trawa niestety do pałacu. Może tutaj, jakby usunął tę drogę, to się zmieści. Spowolnimy troszeczkę rozgrywkę. Tak, tutaj się zmieści. Policja jest, więc nie będzie
problemu, to ten struś coś nie chce. Zejść z drogi. Okej. Okay. Struś poszedł sobie. Tak, ten 23% aż bezrobocia. Trochę sporo. Możemy dobudować troszeczkę interwali. Nie akceptuj nic poza drewnem. Czyli jakiś tutaj zastrzyk gotówki już mamy w tym miejscu. Mamy tylko 700 ludzi. Potrzebujemy 5,5 tysiąca, tak? Musimy myśleć nad kolejnym. Kolejną taką naszą osadą, tylko ja się martwię o to nasze bezrobocie. Tego trochę dużo jest. Może zainwestujemy troszeczkę w wojsko? Ja nie wiem, jak to będzie. Czy będzie tutaj jakaś trzeba prunienia się przed czymś? Nie wiem, ale jakie mamy wysokie bezrobocie, sobie zainwestujemy w to, w jakieś pierwsze lepsze wojsko. Akademia, która zwiększa ich od razu wytrenowanie, gdy wychodzą od rekrutera, oraz nie dla tylko ucznicy. Damy tu jeden fort, bo to drogie. Zostanie nam tylko 900 debenów, ale tu powinien kolega od nas szybko kupować to i tamto. 2% bezrobocia. No to tak w sumie fajny wskaźnik. Może tutaj byśmy zrobili jakieś glinianki, żeby produkować ceramikę. Czy trochę dalej, nie wiem. Ja tutaj zbuduję jakiś przemysł związany z ceramiką. I może uda się to nawet sprzedać? Można tu sprzedawać ceramikę? Ceramikę możemy eksportować. No to tak troszeczkę więcej tego zrobię, żebyśmy mieli źródło dochodu fajne. Ojoj. I to też spróbujemy jakoś załatwić. A coś tutaj do budowania. Niestety zeszliśmy na minus z pieniędzmi. Teraz będzie wysokie zapotrzebowanie na pracowników. Ale jak już ta ceramika pójdzie w ruch, to myślę, że trochę tych ludzi tutaj przybędzie. Potem zainwestujemy w piwo. Gdzieś tutaj można zawsze jęczmień postawić i jakoś to pójdzie. Niestety zbiorów nie uda się. O, a może uda się załatwić tą wysyłkę? Zobaczymy. O, super, idealnie. Udało się wysłać zboże na czas. Dobra, warto było zainwestować. O, tu znowu się dziwne coś zrobiło. A ja to prawym wciskam z jakiegoś powodu. A, bo to jest takie obniżenie budynku, żeby zobaczyć, co tam jest, obstawiam. Żeby nam to w jakiś sposób zasłaniało. Rozumiem. Czyli to nie jest błąd. Okej. Okay. Nasz wskaźnik królestwa wzrósł troszeczkę, bardzo ładnie. Wam tu chyba brakuje rozrywki do kolejnego upgrade'u, z tego co pamiętam. Więc możemy wam dostawić konserwatorium, które jest w miejscu... Tutaj. Konserwatorium. A gdzieś tutaj. Niestety Nil nie wyleje. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że go nie ma u nas. Okej. Okay. Komu się wyprowadzać? Nie, dobra. Ceramika poszła w ruch. Nie ma bezrobocia. Możemy zainwestować chyba w budowę w nowego mieszkania. No cóż. Musimy
jakoś zdobyć cegły, więc zbudujemy cegielnię. Słomy już mamy, jako tako. Więc zostaje nam zbudować kolejny obszar mieszkalny. Chyba tutaj u góry coś wcisnę, bo tutaj już tak nie będę tego dopychał. I tylko jak zbuduję nowy obszar mieszkalny, to zainwestujemy w cegielnię. Czy ja zainwestuję tutaj, coś zbuduję. Także coś tutaj muszę wymyślić. Okej, coś tutaj wymyśliłem, zobaczymy jak to pójdzie. Bo pracowników to nam będzie przez długi czas brakować, aż się boję zobaczyć ile. I to jest takie fajne. O kurczę, 354 pracowników. Tutaj powinno się to jakoś uzbierać, mi się wydaje, w miarę szybko. Dobra, mamy już 1000 ludzi w naszym mieście. Fajnie, oni się od razu zupgrade'ują. No niestety nie, chyba nie uda nam się dozbierać 1700 cegieł na czas. Może być ciężko. Ja bym chciał tutaj, żeby ten struś się... O, przesunął. Co, mamy naszą prywatną rezydencję. Teraz to już się nazywa rezydencja dynastyczna chyba nawet. Ten bazar to tutaj coś nie wyrabia. Może dlatego, że ma za daleko do tego bazaru, ciężko powiedzieć. Okej, musimy jeszcze zacząć zbierać zboże. Ustawimy w stan zbierania. Co się dzieje? Spokojnie. Okej, mamy to zboże. Niestety z cegłami nie zdążymy, nie ma opcji. Mamy 10 miesięcy. 10 miesięcy powinniśmy się jakoś wyrobić, mi się wydaje. Miejmy taką nadzieję. Nie wiem, czy nie powinniśmy zaimportować trochę słomy, o ile możemy. Tak, żeby ta cały czas słoma była, bo tutaj nie wiem, czy się wyrobimy. O, nie da się. No tak. Oj, to ciężko, ciężko. Cegły możemy też tylko eksportować, to trudno. Wyrobimy się, to się wyrobimy. Chyba, że dostawię więcej tych farm. Ale my nie mamy pracowników na takie rzeczy. Ale to... Też nie, już nie krzyczy, że nie mamy pracowników. To dobrze. Więc zbudujemy kolejne farmy. To jest w ogóle nawodnienie jakiekolwiek? Chyba nie. O, teraz dopiero jest. Dobra, źle to postawiłem w takim razie. Tutaj tak naprawdę nie potrzebujemy dostępu do drogi. Możemy to odciąć, żeby jakiś strażak tam nie chodził na taką odległość, chociaż to bez różnicy. Dobra, ziemia żyzna w 99%, bardzo ładnie. Jak tam, bezrobocie nie istnieje. A po prostu potrzebujemy pracowników 180. Czyli w dalszym ciągu musimy zbudować kolejne osiedle gdzieś. Tylko gdzie? Gdzieś tutaj u góry chyba, nie? O tutaj. Tak mi się wydaje. Czy dążymy ze sprzedażą tego drewna? Tak o, tak średnio. Znaczy, czy nadążamy z produkcją, to chciałem powiedzieć. Tutaj nie ma żywności w tym domku, naprawdę. Może kolejny bazar byśmy, znaczy spichlerz w tym miejscu gdzieś. Kurczę, te cegły to się naprawdę ledwie tworzą.
Ledwie się produkują, to mnie niepokoi. Nam wskaźnik królestwa prawdopodobnie spadnie przez coś takiego. Ale no nic nie zrobimy. Słomę jakąś tu mamy, więc niestety tylko pracowników nam brakuje, tak? Takim, a jak bogowie są zadowoleni. Dobra, to jest dobry znak. Trzeba zbudować jakieś większe tutaj osiedle, bo nie wyrabiamy z liczbą mieszkańców. Także coś tutaj musimy zbudować. Okej, okay. Takie dziwne troszeczkę pokręcone miasteczko, ale mam nadzieję, że szybko tutaj jacyś ludzie przyjdą. Ponieważ, no, brakuje nam 269. Cegły też nie chcą się za bardzo produkować, z tego co widzę. Ile już mamy? Mamy to 1700? O, możemy wysłać. Dobra, zdążyliśmy. Na styk. Było ciężko. Było ciężko. Dobra, pracownicy są potrzebni, ale to spokojnie. Tutaj możemy w sumie... Okej, 2000 ludzi w naszym mieście. Jest w sumie fajne miejsce na... kompleks świątyń, żeby postawić. Gdzieś tu, nie? O, mi się wydaje, że spoko to wygląda. Plaza. Na szczęście mamy trochę wystarczające gotówki. Tutaj dla Ra. Nie ma dostępu do drogi, zaraz będzie. Tutaj jeszcze ta Bastet. Fajnie. Się zastanawiam, gdzie ja tu teraz jakąś rozrywkę upcham. Nowy szlak handlowy, zaraz go zobaczymy, co to jest. Jakieś oazy do tej. Oni kupują ceramikę. Sprzedają drewno, mięso. Gdy będziemy mieli nadwyżkę ceramiki, możemy tutaj sobie fajnie zainwestować. Ten szlak handlowy, tutaj w sumie też. Gdy tylko papirus kupują, to niekoniecznie. Nie, raczej nie mamy za bardzo możliwości produkcji. Tutaj damy tylko zwykły... Nie pawilon, tylko estradę. A, bo czy tu się pawilon zmieści? Zobaczymy. Cyk, zmieścił się. Niestety musimy trochę poczekać, aż zarobimy. Z kasą ciężko. Z kasą ciężko. Gdyby się jeszcze przydał jeden magazyn, który będzie tylko akceptował jedną, drugą garnków i na przyszłość jedną, drugą, jedną czwartą i jedną czwartą piwa, tak żeby było bliżej do tamtego miasta. Co? Nic, pozostało nam nic, jak poczekać. Aha, i zapomniałem wspomnieć, ten mod, który nam oddala kamerę, też ma funkcję przyspieszania większego. Bardzo fajna rzecz. Miałem go wcześniej na tych poprzednich moich let's playach, takiego moda. Tylko problem był taki, że przez te wszystkie update'y on przestał działać. Na Discordzie tylko zapytałem, czy jest możliwość stworzenia takiego moda, czy w ogóle jest jeszcze takie coś. No i jakaś osoba mi napisała, czy dalej potrzebuje, i bez problemu mi zrobiła tego moda. Chwilę. Myślę, że zrobienie takiego moda nie jest ciężkie, tylko problem jest taki, że nie mam narzędzi do odtworzenia plików z Parona. Nie wiem, czy twórcy to udostępniali. Chyba tak. Tam z garnkami. Czy tu się da fajnie zrobić połączenie takie lepsze? Most. O, tutaj by tak połączył te miasta, tak. Magazyny bardziej niż miasta. Blokada tutaj.
Tak, żeby do ewentualnie do tych garnków mieli bliżej. Może to coś da. Garnków mamy całkiem sporo. No, oni muszą jechać naokoło. Niestety, a teraz będą mieli troszeczkę bliżej. Tak, tam unemployment jest. Może tutaj zrobimy jeszcze jakieś garnki, produkcję, co? Myślę, że to by się przydało. Jakby tutaj dać glinianki? Wiem, że im tu będzie przeszkadzać. No, musimy. Na spokojnie, bo ja tutaj nie nadążam. Glinianki, tak? Tam tutaj, żeby się nie bawić już w architektów i tak dalej. Cicho, cicho, cicho. Mamy tu jakiś plac ładniejszy. Jakieś statuły. No, jesteśmy na granicy z tą kasą, niestety. Ale to nic się nie dzieje. Gdzieś tutaj jest producent garnków. Tutaj. Cyk. Mamy glinianek 4. No, to 4 garncarzy wystarczy na razie. No, niestety musimy poczekać na kasę. Jeżeli chodzi o zboże, musimy ustawić zbieranie, a cegły możemy eksportować, gdy mamy więcej niż tam 1700, powiedzmy. Ze słomą nie ma problemu. Ok, możemy już wysłać. Wyłączamy tryb zbierania. Słoma, nie akceptuj nic, żeby się ten magazyn wyczyścił. Bezrobocie, 10% dasz. Nie wiem, w co mógłbym zainwestować. Możemy powoli się zająć kopaniem granitu pod nasz monument, żeby go tu gdzieś upchał. 100 granitu potrzebujemy, tak? W sumie niedużo. Możemy tutaj jakieś kopalnie ustawić. Tutaj jest kopalnia. Nie możemy ustawić. Możemy tylko i wyłącznie kopać. Kupować. Ale to nic. 30. Ok. Zatrzymaj. Wszystkie te magazyny, tylko i wyłącznie granit. Jak teraz myślę, będziemy musieli importować. A nie, nie musimy przecież drewna importować. Jejcie, o czym ja mówię. Dobra. Niech troszeczkę kasy się nazbiera, bo tutaj jest niebezpiecznie, tak? Z tą kasą. Ustawię sprzedaż ceramiki. Eksportuj, gdy mamy więcej niż 2000 dla miasta powinno wystarczyć. Wstawimy na piątkę i obejrzymy, co tutaj się dzieje. Może zaczną kupować. Ceramikę, tak. Kupuj ceramikę, fajnie. Fajnie by było jeszcze jakby cegły też kupowali, nie? Przecież tworzyłem szlak, czy... Nie, ustawiałem już. No nic, możemy jeszcze z poborce podatkowego tutaj zbudować. Skoro mają bezrobocie, to niech płacą podatki. To było głupie, nie? Niech pracują jako poborca podatkowy. Może tak. Dobra, kasę mamy. Odpalamy import. Jezu, ile my kultury potrzebujemy. Dobra, trzeba będzie to jakoś załatwić. Tutaj granit importu. Musimy otworzyć szlak handlowy. Te mamy wykupione. Otworzymy w sumie wszystkie, jakie możemy. To powinno się zwrócić, bo więcej szlaków handlowych, więcej ceramiki sprzedamy. Tutaj importuj, żeby było setka. Niestety muszę tutaj dalej klikać. Takie to trochę średnie. Mogę tylko przytrzymać. To jest dziwne. Dosyć. Możemy wysłać od razu zboże. I zajmiemy się może... czym byśmy się zajęli tak naprawdę? Jęczmień by się przydał, nie? Żeby produkować piwo. Mamy bezrobocie, to akurat i to bardzo duże bezrobocie.
No to akurat się zajmiemy produkcją jęczmienia. Czemu by nie? I to tak masowo. To gdzie? Chyba tutaj, nie? Jest taka droga akurat. Im więcej kwiatków... jeśli budujecie takie farmy, te takie naziemne, i im więcej kwiatków jest na drodze, na miejscu, na którym budujecie, to bardziej żyzna jest ta ziemia w tym miejscu. Taka ciekawostka. Kanon nawodniący tak trochę niefortunnie tu w tym miejscu. Trochę więcej miejsca się przyda, więc musimy usunąć drewno. Zaraz zobaczymy, jak tam bezrobocie. Drewno wyrabia? Nie wiem, dobudujemy troszkę więcej. Jak tam bezrobocie? 15%. Ciężko, ciężko. A prowar zbudujemy gdzie? Może tutaj? Albo tu na tej drodze. Czemu wy w ogóle chodzicie tędy? Tu jest blokada drogi chyba. No jest. Prowar możemy zbudować w tym miejscu. Po czemu nie? Cyk. Nie akceptuj nic poza piwem. Nie akceptuj nic poza piwem. Fajnie. Gdzie jest producent piwa? Tutaj. Cyk. Trochę możemy tego nabudować. Mamy na tyle ludzi, że możemy sobie na to pozwolić jak najbardziej. I będziemy mogli ulepszyć nasze domki do apartamentów. Tutaj brakuje sądu i w sumie tutaj też. Więc jedyne co możemy zrobić, to czekać, aż się zacznie robić piwo. Niestety bezrobocie nam dalej wskoczy, ale to nic, nic, nic. Możemy przyszykować tak naprawdę jeszcze gildię kamieniarzy. Tylko gdzie ją zbudować? A może być nawet tutaj gdzieś na tyłach. Mogą być cztery. I gildia cieśli też nam się przyda gdzieś. Gildia cieśli. Gildia cieśli może być w sumie gdziekolwiek tu. To nie ma znaczenia. No, domki już fajnie się upgrade'ują. Ładnie, ładnie. Najpiękniejsze miasto to nie jest. Ale jest. Możemy gdzieś dostawić plac. Nie za bardzo. Tutaj możemy jakieś ozdoby. Krzywo trochę to postawiłem, ale to nic. Gdzie ogień w mieście? Naprawdę tutaj nie dochodził ten chłop? Oj. Proszę to naprawić. I dobudujemy więcej strażaków. Tylko nie wiem, skąd mogę ich... Oho, to stąd mogę skopiować. Jeszcze jeden. Musimy zacząć pracować nad... nad naszymi wskaźnikami tutaj. Wszystko mamy. Monumenty zaraz się zrobią tak naprawdę. Kultury nam brakuje. Za mało bibliotek. Zaraz tutaj coś wykombinuję.
Dobra, coś tu kombinowałem. Wskaźnikiem kultury troszeczkę wzrósł. Niedużo. Myślałem, że więcej to wzrośnie. Mi się tak trochę kiwa pomiędzy 35 a 30. Wskaźnik królestwa w miarę rośnie, nawet 25 przez chwilę było. Za mało żonglerów. Podoba mi się, że to jest. Nie działa jakby z pokryciem, tylko ile tych budynków jest, tak mi się wydaje. Pod skryba jest pokrycie bardzo ładne. Jeśli chodzi o rozrywkę, wszędzie jest perfekt, tylko nie masz tych faktycznie żonglerów. Aha, czyli trzy domy, takie rozrywki, te z piwem do gry w Seneta. Mogą zabawić 22 tysiące ludzi. Tak samo szkoła tańca, czyli wszystkie tam miejsca na pawilonach dla tancerzy mogą 7200. Stoiska dla muzyków 5000. Jeśli chodzi o żonglerów, to 3000, więc musimy żonglerów dorobić. Jak jest z pokryciem? Tutaj jest wszędzie. Krycie. No dobrze. Chociaż możemy jeszcze dentystę i lekarza dostawić, mi się wydaje. Okej. Okay. Czyli żongler. Gdzie go w ogóle wcisnąć? To jest zapytanie. Zbudujemy kolejny pawilon. To będzie ciekawe. Cyk. Bardzo ładnie. W ogóle brakuje nam pracowników. Zacząłem importować trzcinę, żeby produkować papirus pod szkoły i pod biblioteki. Także te domki zaraz też się fajnie rozwiną. Jeszcze jakiegoś dentystę im tu dopchać gdzieś. Tu bardzo ładnie. Jeszcze gdzieś szkoła żonglerki. Tylko gdzie? To jest zagadka. Czy uda tu mi się zrobić szkoła żonglerki? Jakbym usunął to miejsce i... To jest. O, bardzo ładnie. Brakuje pracowników, więc zostało na tylko poczekać. A, mamy właśnie granit, więc możemy w końcu ten obelisk budować. To gdzie? Tu może? Przy pierwszym mieście? Czy może tutaj gdzieś lepiej? Damy go tutaj. No to drzewo usunąć, dać dostęp do drogi. Czy my potrzebujemy coś? Nie, nie potrzebujemy już importować granitu tak naprawdę. Możemy usunąć te magazyny. Stało nam tylko czekać, aż przyjdą ludzie kolejni nowi. Ci by się mogli chyba bardziej rozwinąć. Oj, ogrody postawiłem. Gdyby mieli większy urok okolicy. Ale tutaj już tak średnio mam możliwość upchania. Naprawdę Senet im przeszkadza? Powinni się bawić, a nie narzekać. Bez sensu. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz mieszkańcy będą. A lnu potrzebują, a to lnu już nie będziemy importować, bo to za dużo osób. Przecież nie, my potrzebujemy 5,5 tysiąca, tak? 5 tysięcy ludzi potrzebujemy. Chcemy importować len. No za chwilkę się zbuduje obelisk to. Czekajcie, a czemu tutaj? A, bo my nie mamy dostępu do tego drewna, ono nie jest połączone, dlatego... Jeśli nie mogli pracować. Jestem tu w stanie coś zbudować? Połączyć te drogi? Jestem w stanie. Dobrze. Nie tak. Chciałem tutaj blokadę drogi zbudować. Okej, więc połączenie mamy. Cieśla. Pojechał tutaj na dół. Dobra. Czyli tu już pracują. Znowu bezrobocie 5%. To nic. Ja, czy jestem w stanie jakoś tutaj dorobić tych domków, co?
Tutaj chyba możemy dopchać trochę domów. Możemy zboże wysłać, mamy go bardzo dużo. Tutaj nie ma drogi, prawda? Nie ma drogi. Powinienem zbudować, importować len albo zbudować kolejne mieszkanie, miejsce mieszkalne, zamiast tak kombinować. Zaczniemy sprzedawać piwo. Czy możemy importować len? Możemy. Dajcie ten len tak, żeby było z 500. Dobra, 800. Gdzieś tu miałem taki magazyn fajny. Pod wszystko po trochu, że tak powiem. Tylko o tutaj. Akceptuj. Płótno. Już wziąłem to płótno od razu niż zamiast otwierać przemysł, chociaż powinienem z jednej strony, mi się wydaje. Czy wy robicie to? Nobelisk. Macie tu w ogóle dojście? Macie. O co chodzi? I'm going to the monument to shape the stones. A, czyli teraz te ludziki z gildii kamieniarzy pracują, no dobra. Aha, no widać tu jakieś lekkie zmiany. Faktycznie. Czy wy się rozbijacie jakoś? Mieliśmy ten land, czy nie? Jeszcze nie przyszedł? Chyba jeszcze nie. Ciężko powiedzieć. Czekajcie, ja importuję ten land? Tak, żeby było 800, nawet więcej daj. Halo? Gdzie mój len? Czy płótno? Dobra, obelisk jest zrobiony, fajnie. Dobra. Domki się robią. Wskaźnik powinien osiągnąć zaraz 5000, tylko czemu jest wskaźnik kultury 5? O co chodzi? Ja to zaraz tu naprawię. Dobra, nie wiem co tu się dzieje. Nie mamy takich rzeczy do wysłania za bardzo. I jeszcze mnie troszeczkę tutaj dziwi, dlaczego mój wskaźnik kultury jest tak mały. Nie do końca rozumiem. Dziwne. Coś tutaj wykombinuję zaraz, ojoj. Udało się. Akurat popatrzyłem na pałac i udało się osiągnąć. Coś mi się zburzyło nawet po lewo tutaj w tym miejscu. Fajnie, udało się to przejść. O, nie wiem czemu to w pewnym momencie mieliśmy tylko 5%. Może dlatego, że mogłem nie zauważyć, że nie miałem żadnej szkoły żonglerki, a stawiałem te miejsca pod żonglerów. To możliwe, że był problem. Ale udało się przejść. Następna misja też oaza. Tylko tutaj chyba, że będziemy się bić z tego co widzę, bo mamy niebezpieczeństwo kushitów. Nie wiem co to znaczy. Będziemy musieli mały obelisk znowu wybudować, ale to już następnym razem. Czy na razie.